ładna chyba, ładny epizod, który uświadamia nam, że historia fizyki historią, możemy się do niej odnosić z wielkim sentymentem, ale trzeba, tak jak ci ludzie w Princeton, iść naprzód i patrzeć w przyszłość, a nie na tym, co na kominkach jest wygrawerowane, chociaż to też pewnie dla naszej pamięci jest jakoś ważne. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo za piękny wykład. Profesorze, miałem wrażenie, że tutaj rozumiem, że oczywiście czas był bardzo krótki, ale że jako sprawę zamkniętą pan przedstawił problem wielkości lambdy. Natomiast jest, wszyscy wiemy o ciemnej energii, o ciemnej masie, które jeszcze ciągle są jakoś ich wartości nieznane. Tak, to jest problem bardzo otwarty. To znaczy z obserwacji, jak widzieliśmy z tego diagramu, wiadomo, że stała wartość całej kosmologicznej jest różna od zera. Dodatnia. Natomiast jaka ona jest, to jest jeden z największych problemów współczesnej fizyki teoretycznej, przynajmniej tak niektórzy powiadają. Mianowicie można interpretować stałą kosmologiczną, przenieść ją na drugą stronę równań pola, tam gdzie się znajduje materia i interpretować ją jako dodatkowe źródło energii. Pierwszy to chyba zauważył właśnie Zeldowicz, o którym wspominałem, że można to pole lambda traktować jako gęstość energii próżni kwantowej. Jest to trochę dyskusyjne, bo to jednak jest... Oryginalna teoria względności nie była kwantowa, ale można tak interpretować. Może równania jednak lepiej wiedzą niż my. Wszystkie teoretyczne rachunki pokazują, że wielkość tej energii próżni jest bardzo duża, gęstość energii próżni jest bardzo duża. Gdyby taka wartość lambdy była, jak przepowiadają specjaliści od kwantowych teorii pól, to jej efekty byłyby widoczne nawet w ruchach planet. A tymczasem obserwacje astronomiczne dają ograniczenia na wartość tej stałej Plancka. Ona musi być bardzo mała. Teraz wiemy, że Wszechświat przyspiesza. I być może, że jednym z wytłumaczeń tego przyspieszenia jest przyjęcie wartości stałej Plancka. Natomiast rzeczywiście stałej lambda. Natomiast rzeczywiście no, są spory i dyskusje, jeszcze może za wcześnie mówić o rozwiązaniu tego zagadnienia. Jak to zgrać? Stała gęstość energii próżni i ta ciemna materia, za którą miałoby lambda odpowiadać. Dziękuję bardzo. Zasada antropiczna jest odrzucana, bo się ludziom nie podoba teleologizm, prawda? Z kolei przypadkowość, no to też się wydaje, że ach, jakżeż to możliwe, że akurat wartości tych fundamentalnych stałych przyrody w Wszechświecie są tak dobrane, no, że właśnie węgiel może być syntetyzowany i tak dalej, więc jest w tym coś dziwnego. A czy nie jest odpowiedzią teoria, to się chyba nazywa multiwszechświata, ta wymyślona przez Martina Riesa, że jest po prostu bardzo dużo wszechświatów, one realizują różne zestawy stałych przyrody, no i teraz na zasadzie prawa wielkich liczb w końcu zdarzy się taki, w którym akurat no, węgiel może być syntetyzowany, no a my akurat mamy szczęście właśnie w takim wszechświecie mieszkać. Powinnybyśmy nie mogli, to by nas nie było. Jest taka koncepcja, to się po angielsku nazywa multiverse, nie wszechświat, tylko wieloświat. Jest kilka wersji tej koncepcji i tutaj zdania fizyków są mocno podzielone. Ogromna większość się denerwuje na taką koncepcję, że to już jest zaprzeczenie pojęcia fizyki, bo te światy byłyby z definicji rozłączne z naszym i nie mogłyby wchodzić w kontakt, więc niewykrywalne w zasadzie żadnym doświadczeniem. Inni powiadają, że to prawda, ale teoria podpowiada, że tak może być. Ja osobiście mam pogląd łagodniejszy, to znaczy uważam, że nauka, zwłaszcza taka jak kosmologia, ale nie tylko, cała fizyka zawsze była otoczona pewnym pasem koncepcji, które nie należały w danej epoce do nauki, ale odgrywały rolę twórczą, inspirowały. I ja myślę, że tak jest z ideą wieloświata, że to nie jest tak naprawdę fizyka dzisiaj jeszcze w każdym razie, ale ona spełnia pożyteczną rolę, więc warto o niej myśleć. Ale myślę, że właściwe stanowisko fizyka w tej kwestii byłoby następujące.
My jednak bardzo dużo zasadniczych rzeczy nie wiemy. Przede wszystkim nie znamy teorii fundamentalnej, która by jednoczyła z sobą te podstawowe siły fizyki i równocześnie łączyła teorię kwantów z grawitacją. Nie mamy tej teorii, jest różnych wiele poszukiwań. Teoria superstrun, M-teoria, teoria pętli Aštekara i tak dalej, ale nie mamy tej teorii. I póki jej nie będziemy mieć, to wszelkie spekulacje na temat warunków początkowych, koincydencji czy wieloświatów nie są w pełni uzasadnione, bo ta teoria w przyszłości może nam powiedzieć, jak to jest. Niektórzy powiadają, że ostateczna teoria musi być taka, że każde zaburzenie jej jakiegokolwiek parametru by ją niszczyło, że ona byłaby konieczna. Jeśli tak, to nie ma innych wszechświatów, bo cokolwiek zaburzymy, to niszczy się. Więc poczekajmy, aż będzie ta teoria. A na razie rozpatrujmy wszystkie możliwości, bo one nas inspirują. I ja myślę, że to, co zaprezentowałem, to nas inspiruje do jakiejś takiej metafizycznej zadumy nad wszechświatem, nad naszym losem i nad tym, że, no, że nie wszystko jeszcze wiemy w tej chwili, co jest bardzo piękne, bo uzasadnia naszą obecność na tej sali. Tam było jeszcze jedno pytanie. Dziękuję serdecznie za piękny, wspaniały referat. Jestem pod wrażeniem. Chciałem zapytać o następującą rzecz, ponieważ tu padło słowo kwantowy. Drugą chyba pomyłką taką Einsteina, którą się uważa, jest próba lokalnego realizmu w opisie kwantowych korelacji. To była taka błogosławiona pomyłka, bo ona szalenie zintensyfikowała badania nad korelacjami kwantowymi. No i doprowadziła do rozwoju zainteresowań także teorii informacyjnych. I w tym kontekście chciałem zapytać o problem podejścia teorii informacyjnego właśnie w kosmologii i pytanie, między innymi spór Johna Preskilla i Stephena Hawkinga, na ile zasada zachowania informacji, gdyby taka była, może pozostawać w zgodzie właśnie z występowaniem choćby czarnych dziur i na ile w ogóle unitarność, która jest w mechanice kwantowej i zasada informacji, zachowania informacji, tak rozumiana, no da się pogodzić. I pytanie tutaj, czy jedyne co pozostaje, to właśnie czekać na tą teorię fundamentalną, czy też wśród kosmologów jest jakaś nadzieja, że jakieś rozwiązania pośrednie, które by chociaż troszeczkę nas uspokoiły, szczególnie tych, którzy takie podejście teorie informacyjne reprezentują, czy jest nadzieja na to? Dziękuję. Ja myślę, że właściwym podejściem jest czekanie, ale nie z założonymi rękami, tylko właśnie czerpanie z tego pasa otaczającego dzisiejsze bezpieczne tereny fizyki i poszukiwanie. I to właśnie się robi. Ja myślę, że te koncepcje zachowania czy niezachowania energii, które pierwszy Hawking z nimi wystąpił już dość dawno, w latach 80., potem to było rozwijane, to ciągle należy do takiego jednak obszaru wokół fizyki, może nie tak dalekiego jak wieloświat, ale no póki nie znamy ostatecznej teorii, to są tylko spekulacje. I droga do ostatecznych teorii wiedzie jest bardzo różnorodna. Zależy trochę od specjalności. Fizycy od cząstek elementarnych próbują od tamtej strony szukać unifikacji. Częściowo im się pewne udaje, odnoszą pewne sukcesy. Kosmologowie i relatywiści manipulują teorią względności i kosmologią. Ostatnio dosyć przybiera na sile taki pogląd, że te teorie zunifikowane, które musiały być w bardzo wczesnym wszechświecie, one musiały zostawić ślady w dalszych dziejach ewolucji i trzeba tych śladów szukać właśnie poprzez kosmologię, poprzez obserwacje astronomiczne. Więc ja bym odpowiedział krótko, czekać, ale nie z założonymi rękami. Czy jeszcze Państwo mieliby pytanie? Proszę bardzo. Dziękuję. Czy Pan Profesor uważa, że poznawanie jedności budowy mikroświata z makroświatem jest kluczem do poznania teorii stworzenia? Jest przede wszystkim kluczem do właśnie teorii unifikacyjnych, gdzie unifikacja wszystkich oddziaływań fizycznych i unifikacja ogólnej teorii względności i fizyki kwantowej, to prawie na pewno będzie unifikacją fizyki globalnej, tej wielkiej kosmicznej skali i fizyki lokalnej, tej najmniejszej skali.
I właśnie gdy cofamy się do tych